Wielka radość. Same dobre wyniki. Wszystko zdane, bardzo ładnie, jestem bardzo zadowolona. Naprawdę się cieszę i myślę, że naprawdę wyniki były bardzo dobre, że postarałem się. Chyba było odrobinę trudniej, ale no plusem było na pewno to, że nie mieliśmy egzaminów ustnych. To za to akurat jestem, że tak powiem, wdzięczna. Ale no chyba też wyniki mówią same za siebie, te centyle są naprawdę trochę przerażające. Jeśli chodzi o to, jak mi poszło, to większość poszła mi dobrze, najmniej jestem pewien chemii, a sam przebieg egzaminu jak dla mnie nie był szczególnie uciążliwy. Młodzież, która w tym roku kończy szkołę, miała bardzo możliwość zdobycia bardzo bogatego bagażu doświadczeń, ponieważ mieli i strajk nauczycieli, i epidemię koronawirusa, więc nie ukrywam, że wychowawstwo połączone jeszcze z nauczaniem przedmiotów no było bardzo trudne, bo to jest kwestia łączenia spraw wychowawczych z dydaktycznymi, a jeszcze przygotowanie do matury, a w momencie, kiedy jest koronawirus, wtedy, kiedy wiadomo, że jest ta ostatnia prosta do nauki, kiedy uczeń chce jeszcze coś dopytać, a tu właściwie nie ma możliwości, jesteśmy wszyscy przy mikrofonach, kamerkach i tak dalej, to nie jest to samo, to nie oddaje jednak tych relacji face to face. No i jakoś to, mam nadzieję, wyszło. Wyniki pokazują, że chyba nie najgorzej. Takim utrudnieniem było czekanie na to, kiedy te matury się odbędą, ale potem jak już się dowiedzieliśmy, kiedy będą, to wszystko myślę, że poszło bardzo sprawnie u nas w szkole i bez żadnych komplikacji. Był taki moment, kiedy nie wiedzieliśmy, czy w ogóle matury się odbędą. Już mówili o konkursie świadectw i to tak troszkę mnie to przerażało. No, pomimo tego, że te świadectwa no, nie było złe, to jednak tak myślałem, że ta matura będzie czymś takim tym wyznacznikiem. No do niej się przygotowywałem przez te 3 lata, więc to było troszkę stresujące. Jak już dowiedziałem się właśnie o terminie, było już lepiej. Trochę tam czułem, że jednak ten miesiąc nam zabrano, ale nie ma z tym problemu. No a jak dowiedziałem się, że też nie ma ustnych, no to po prostu mniej stres. Najbardziej nie chciałam na maturze z polskiego podstawowej, żeby w części pisemnej było wesele. Jeszcze tuż przed egzaminem mówiłam do koleżanki, że mam nadzieję, że nie będzie wesela, bo nie lubię tej lektury. A się okazało, że było wesele. No ale po wyniku widzę, że mi poszło bardzo dobrze, więc jestem zadowolona nawet z tego wesela. Nauczyciele bardzo, bardzo mocno pracowali na to, żeby tą młodzież przede wszystkim motywować. Motywować do tego, że w tak trudnych czasach związanych właśnie z koronawirusem, żeby oni nigdzie gdzieś tam nie rozpełzli się, mówiąc brzydko, czyli nie poszli gdzieś na boki, nie zostawili tej nauki na bok, czyli jednak żeby skupili się na tym, że mają podejść do tego egzaminu i trzeba ich do tego po prostu odpowiednio zachęcić. I to się udało. Wyniki pokazują, że chyba się udało.